Wyobraź sobie wyspę z wymarzonymi białymi plażami, idyllicznymi krajobrazami palm i tropikalną dżunglą. Całkiem kuszące, prawda? Ale jeśli odważysz się postawić stopę na tej wyspie, możesz spodziewać się pewnej śmierci. Wyspa ta jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych wysp na świecie z jednym z najbardziej odizolowanych plemion na Ziemi. Plemię to chce spędzić swoją przyszłość bez wpływu współczesnego świata, dlatego wyspa jest broniona za wszelką cenę. Wielu turystów musiało już zapłacić za to życiem. Ale o co chodzi z tą tajemniczą wyspą, jacy ludzie tam mieszkają i dlaczego bronią swojej wyspy na śmierć i życie? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym filmie. Wyspa, której się dziś przyglądamy, nazywa się North Sentinel Island i jest częścią archipelagu Andamanów. Ten zbiór wysp znajduje się na Oceanie Indyjskim, około 300 km od wybrzeży Mianmaru. Z politycznego punktu widzenia należą one jednak do Indii, które znajdują się znacznie dalej. Nie oznacza to jednak, że Indie mają faktyczne zwierzchnictwo nad wszystkimi wyspami. Wręcz przeciwnie, obywatele Indii mają nawet zakaz wstępu na niektóre z wysp, ponieważ są one uważane za zbyt niebezpieczne. Jednak żadna inna wyspa nie przewyższa North Sentinel Island. Ale kto dokładnie tam mieszka? Rdzenni mieszkańcy wyspy znani są jako Sentinelese i są najstarszą populacją w całej Azji Południowej. Zaludnili wyspę około 60 tysięcy lat przed naszą erą i są uważani za najbliższych potomków naszych przodków w Afryce. Zwyczaje i tradycje prehistorycznego człowieka są tam nadal praktykowane, ponieważ przez prawie 60 tysięcy lat nie było kontaktu ze światem zewnętrznym. Jednak w rzeczywistości wiemy bardzo niewiele o ludziach tam żyjących, ponieważ bardzo trudno jest nawiązać kontakt. Pierwsze udokumentowane zbliżenie miało miejsce w 1867 roku, kiedy indyjski statek handlowy osiadł na mieliźnie na rafie i został całkowicie zniszczony. Załoga uciekła na wyspę, ale szybko okazało się, że Sentinelese nie słyną z gościnności. Rozbitkowie zostali natychmiast zaatakowani, a ekipa ratunkowa Królewskiej Marynarki Wojennej była w stanie uratować tylko kilka osób. Historia rozprzestrzeniła się po całym Imperium Brytyjskim, a wyspa szybko stała się znana jako jedna z najniebezpieczniejszych na świecie. Brytyjczycy chcieli jednak skolonizować wyspy, więc nawiązali dalszy kontakt. W dość barbarzyński sposób porwali parę i kilkoro dzieci, aby ich ucywilizować. Jednak para natychmiast zmarła z powodu choroby, więc dzieci zostały odesłane z powrotem. Ale one również zaraziły się już zachodnimi chorobami i teraz przywiozły je na wyspę. Jednak większość plemienia przeżyła epidemię. Mogło to jednak być źródłem ich głębokiej nienawiści do obcej cywilizacji. Brytyjczycy również zrezygnowali z kolonizacji wysp. Ponowne próby zbliżenia podjęto dopiero po uzyskaniu przez Indie niepodległości. Zarówno indyjskie grupy eksploracyjne, jak i ekstremalni poszukiwacze przygód od czasu do czasu odwiedzali wyspy. Choć wiele z tych wizyt kończyło się fatalnie dla najeźdźców, dochodziło też do pokojowych zbliżeń. Na przykład indyjski antropolog i jego zespół byli w stanie nawiązać przyjazny kontakt z niektórymi mieszkańcami, wchodząc na wyspę z dużą ilością kokosów i innych prezentów. Był w stanie spędzić kilka dni na poznawaniu lokalnej kultury, ale wyjaśniono mu, że zbyt długi pobyt byłby dla niego śmiertelny. Z tych badań wiemy, że rdzenni mieszkańcy żyją jako myśliwi zbieracze, a ich sposób życia jest bardzo podobny do prehistorycznych Afrykanów. Jednak ich język, religia i większość zwyczajów pozostają tajemnicą do dziś. Ponieważ większość prób zbliżenia się do wyspy kończyła się śmiercią, rząd indyjski zakazał zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 5 mil morskich, aby uniemożliwić kontakt w przyszłości. Tylko co 10 lat indyjski okręt wojenny zbliża się do wyspy w celu przeprowadzenia spisu ludności. Polega to na zrzuceniu kilku kokosów na plażę i sprawdzeniu, ile osób pojawiło się później. Szacuje się, że na wyspie mieszka od 40 do 500 osób. Nie jest to więc dokładny spis. Postawa strażników wobec intruzów pozostaje niezmienna, a my wciąż otrzymujemy okrutne wieści z wyspy. Na przykład w roku 2006 na wyspie znalazło się dwóch indyjskich poławiaczy krabów, którzy natychmiast zginęli. Kiedy helikopter przeleciał nad wyspą podczas tsunami w roku 2004, został zaatakowany z łuku i strzał. A w roku 2018 chrześcijański misjonarz z Missouri postawił stopę na wyspie, ponieważ czuł się zmuszony do nawrócenia mieszkańców. Ale ostatnią rzeczą, jaką po nim znaleziono, był wpis w dzienniku: "Nie chcę umierać".
Tak więc pomimo pięknej tropikalnej idylii, lepiej będzie, jeśli zarezerwujesz swoją następną plażową przygodę gdzie indziej. Wyspa do dziś pozostaje prawdziwą tajemnicą i jednym z ostatnich niezbadanych miejsc w naszym zglobalizowanym świecie.